Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną, może w tę stronę, Lahega Grinium Flagrant. Długa nazwa, ciężka do wymówienia, produkt szwedzki. I teraz tak, Grinium jest to seria ekologiczna. Jeszcze trzy produkty się pojawią z tej linii ekologicznej. Tak jak widziałeś w filmie, różne stężenia, aż po koncentrat. I teraz tak, pierwsze wrażenie, ja miałem wrażenie, jak się bawiłem tym produktem, bo wytrzaskałem go trochę. Wszystkie te stężenia, które miałem, wytrzaskałem na różnych felgach, na różnych zabezpieczeniach. I wrażenie jest takie, że czujesz, że pracujesz bezpiecznym produktem, że nie narobi ci on bałaganu, ale nie jest to słaby produkt, ale do tego dojdziemy. I zapach, wiesz co, on jest taki... Czuć, że gdzieś jest ta zasada, że to jest produkt zasadowy, ale kurczę, ale nie boli, nie wkurza i tak naprawdę on pachnie tak jak, tak po praniu, taki płyn, który nie jest nachalny, można powiedzieć. Czuć, że to niby zasada, ale taka przyjemna, kurczę, naprawdę ciekawe. I teraz tak jak widziałeś, różne stężenia 1 do 30. I tutaj zaczniemy od tego, że mega bezpiecznie, bardzo fajnie ten produkt ogólnie podoba, znaczy bardzo fajnie zdejmuje brud, bezdotykowo, rewelacja. A felunek zapuszczany długo, naprawdę długo, w ogóle auto zaszczurzyłem, bo robiłem konkretne testy pian i 3 tygodnie w takich warunkach, że po prostu ja już na niego patrzeć nie mogłem. Felunek to samo, dobity. Ładnie zdjęło, naprawdę bardzo fajnie. Było widać, że bezdotykowo radzi sobie konkretnie. Czy z pianką, czy bez, elegancko. Teraz tak, pędzlowanie 1 do 30, bardzo fajne. Piana może nie jest jakaś znaczna i ten poślizg i przyjemność nie jest aż tak fantastyczna. Rękawicą dramat, tragedia. Felgi są bez zabezpieczenia, w sumie kończący się już tam trim, tak naprawdę tego prawie że nie ma, ale ładnie domyło. Później stężenie 1 do 20 i tu się już zaczyna fajnie. Tu się zaczyna fajnie, naprawdę bardzo przyjemnie się pędzluje. Rękawicą jeszcze jak cię mogę, powiedzmy, że jest nieźle. Domywanie bezdotykowe, tak jak było widać, też rewelacja. I później 1 do 10, no i tutaj jest bomba. Tu, przy 1 do 10 naprawdę jest fajnie. Fajna piana, fajny poślizg przy pracowaniu, przy rękawicy również bardzo fajnie. Zdejmowanie brudu, perła można powiedzieć, naprawdę rewelacja. I na końcu koncentrat. No tutaj tu już jest ogień. Naprawdę ogień. Tak jak było widać, naprawdę tam powinienem skoczyć tak naprawdę z kwasem. Zbiera naprawdę solidnie. No ale co za tym idzie, że zbiera solidnie, pomimo że jest wrażenie, że jest taki bezpieczny produkt, że nie narobi ci bałaganu, czy nie zbiera zabezpieczenia. Też to chciałem sprawdzić na felgach, które mają świeże położony, bodajże chyba tydzień czy dwa na aucie dopiero, tak, robię test Fusso. Nie wiem, czy już był, czy się pojawi dopiero ten test nowego Fusso. Chciałem zobaczyć, czy 1 do 10 zdejmie albo chociaż trochę go osłabi. Zobacz. No dobrze, tak jak widziałeś, w międzyczasie film, gdzie testowałem sobie różne pędzelki, tak, do czarnego lakieru, żeby zobaczyć, który bardziej porysuje. I teraz tak, dwa podejścia. Przy pierwszym, na jednym ramieniu wyczułem tak, jakby te krople przestały mieć taki fajny kształt. Przy drugim podejściu
mam wrażenie, że minimalnie, ale to naprawdę minimalnie. Może być, że też trochę... Znaczy, nie zauważyłem, że on przytykał, żeby zatykał LSP, zabezpieczenie. Odczekałem później trochę, ponownie wskoczyłem z myjką i rzeczywiście to zabezpieczenie... Znaczy, fusto już nie miało takich totalnie okrągluteńkich tych, tak? Niektóre się już tak rozjeżdżały. Tak jakby w minimalnym stopniu, w minimalnym podgryzł. Także, no, powłoce to raczej nie zrobi, to daje wielkiej różnicy. Chociaż fusto to można powiedzieć, że to jest taka twarda powłoka w formie wosku, jak dla mnie, bo to z woskiem wiele do czynienia nie ma. I z przyjemnością pracy tym produktem. Minimalnie jakby kurczę osłabi. Jakby tak, ale to naprawdę w malutkim stopniu. Także jakbyś położył jakiegoś kudeka, to czuję, że go zdejmie. Czuję, że może go zdjąć. Więc ja osobiście, jak ja widzę ten produkt? 1 do 10 mycie bezdotykowe. Czyli wstępny taki prełóż właśnie na felgi, tak jak ja to robię. 1 do 10, pianka, zbijasz gruby brud. I później możesz się bawić właśnie 1 do 20, 1 do 15, 1 do 20, 1 do 30, gdzie niestety najbezpieczniej jest, albo stety, 1 do 30. 1 do 20 próbowałem i nie zauważyłem, żeby fusco narozrabiał. Czyli mogę stwierdzić, że tak naprawdę 1 do 20 już zaczyna się taka bezpieczne rozcieńczenie. 1 do 30 pewniak. To w ogóle nie ma tematu, ale niestety zero przyjemności z mycia. Więc tak ani go pałą, ani go kijem. Produkt ciekawy, ale w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o pracę, zdecydowanie excedę. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt, no kurczę, ten zapach jest ciekawy. O ten produkt, jest to dobry produkt. Robi to, co powinien. Naprawdę rewelacyjnie domywa, ale praca przy takim, powiedzmy, moim klasycznym stężeniu 1 do 30, no niestety nie robi frajdy. 1 do 10, no to tutaj już, jeżeli chodzi o oszczędność, niestety słabo to wygląda. I z tego, co chyba kojarzę, to produkt jest do kupienia tylko i wyłącznie w 5-litrowych baniach. Więc to też jest minus tego produktu. Ja dostałem próbkę pół litra, także pobawiłem się. Tak jak mówiłem, pół butelki prawie wytrzaskałem koncentratu. No oczywiście będę się dalej bawił, bo będę chciał sprawdzić na przykład, czy nie zdejmuje jakichś słabszych zabezpieczeń. Na chwilę obecną cóż mogę powiedzieć? Ciekawy produkt, fajnie, że ekologiczny, fajnie, że bezpieczny, że nawet wskakując z koncentratem nie robi bałaganu, a naprawdę domywa. Brak przyjemnego takiego zapachu, no i to, że 1 do 10 moim zdaniem może delikatnie, oczywiście nie jednorazowo, ale przy regularnym myciu felg będzie delikatnie nam podgryzał zabezpieczenie. No dobra. Mam nadzieję, że Ci troszeczkę przybliżyłem Lachegę, serię ekologiczną. Ja się z Tobą żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!